Królowa Elżbieta II gra na Nintendo Wii, nie wiem czy słyszałeś, ale na easy. Dzisiaj w programie poznacie Konana, barbarzyńcę i niszczyciela. Pokażemy wam również najnowszą grę z człowiekiem pająkiem w roli głównej. A na deser Universe at War, długo oczekiwana strategia czasu rzeczywistego. Zapewne mniej więcej wiecie, jakie gry sprzedają się najlepiej. Wystarczy spojrzeć na oceny recenzentów, ale oczywiście są też pewne wyjątki. Na przykład gra Kane and Lynch, która dostała, powiedzmy sobie szczerze, średnio cienkie oceny na poziomie 6 na 10, a sprzedaje się wyśmienicie. Nie wiadomo, czy to zasługa charyzmatycznego duetu, gigantycznej kampanii reklamowej, czy może samej gry, ale uwaga, Kane and Lynch sprzedał się w ilości miliona egzemplarzy. Natomiast po drugiej stronie jest Crysis, gra wyczekiwana, bardzo dobra, bardzo dopracowana, jednak sprzedająca się słabo. Mało tego, 2 miesiące po premierze prawie nikt już o niej nie mówi. Miejmy nadzieję, że to jest kwestia wysokich wymagań Crysisa i gra przeżyje drugą młodość, gdy tylko domowe komputery zostaną podrasowane. Już niedługo na PC-tach i na konsolach pojawi się gra Frontlines Fuel of War, która fabularnie prezentuje niedaleką przyszłość. Chodzi o taką niedaleką przyszłość, jaką znacie z wszystkich filmów fantastycznych i z wszystkich książek, czyli na przykład mamy kryzys środowiska naturalnego, kryzys polityczny, gospodarczy, przeddzień wojny, no i Frontlines, ta wojna ma być tak naprawdę ostatnią wojną światową. Gry Frontlines Fuel of War stworzyli ludzie odpowiedzialni za jeden z dodatków do gry Battlefield, co pozwala mieć nadzieję na bardzo dopracowany tytuł, a do tego grę, która będzie czymś więcej niż zwykłą strzelaniną, tutaj ma tak właśnie być. Twórcy mówią o teatrze wojny, w którym trzeba będzie poznać mechanizmy walki, które pozwolą wygrać wieloosobowe starcia, uwaga, 64-osobowe. Ale oczywiście tryb dla jednego gracza też będzie, w single player też będzie można grać, też będzie można poczuć się jak na froncie, bez zdejmowania kapci. W grze sami bierzemy strategię, czy wolimy przemykać się pomiędzy budynkami, czaić się, czy po prostu te budynki wysadzać. O grafikę nie musicie się martwić, ponieważ Frontlines bazuje na silniku graficznym Unreal 3, który dobrze znacie z około 200 innych gier. Jak to wszystko będzie wyglądało, przekonamy się już niedługo. Premiera lada dzień. Kontynuacja gry Sacred ukaże się nie tak szybko, jak zapowiadano. Sacred 2 na półki sklepów trafi dopiero we wrześniu. To oznacza, że fani pecetowego action RPG na rozwiązanie będą musieli poczekać 9 miesięcy. Jeżeli ktoś nie wierzy, że taka sytuacja może coś Sacred 2 dać, to przypominamy historię Timeshift. Do bólu średnia gra spóźniła się z premierą kilka miesięcy, ale w tym czasie przeszła metamorfozę i okazała się rewelacją sezonu. Na ten tytuł czekają wszyscy fani skradanek. Gier, w których nie chodzi o to, żeby zrobić jak największą zadymę, ale żeby sprawę, misję załatwić po cichu i przez nikogo niezauważony. Mówię o Metal Gear Solid 4, autorstwa mistrza gatunku Hideo Kojimy. Że ten mały Japończyk jest mistrzem, wie każdy, kto grał w poprzednie odsłony Metal Geara. Guns of the Patriots, taki jest podtytuł gry, najprawdopodobniej ukaże się w czerwcu. W Metal Gear 4 ponownie wcielamy się w niejakiego Solid Snake'a, znanego z jednej z poprzednich części gry. Gość wygląda tak samo, tyle że się trochę postarzał. Ma siwe włosy, wąsy, zmarszczki, męczy go kaszel, ale nadal jest agentem z prawdziwego zdarzenia, potrafi wszystko, nawet przebrać się za beczkę. Oczywiście dysponuje całym arsenałem gadżetów, fenomenalnych gadżetów, jakich nie ma nawet Inspektor Gadżet, ani Bond, ani Agent XXX. Rzecz tym razem nie dzieje się w lesie, a w miejskiej dżungli patrolowanej przez uzbrojonych kolesiów. Będziemy się skradać, strzelać, czasem podduszać, będzie naprawdę fajnie. Sęk w tym, że w Metal Gear Solid 4 będą mogli zagrać tylko posiadacze PlayStation 3. Gra nie ukaże się na żadną inną platformę. Do premiery Devil May Cry 4 zostało jeszcze trochę czasu, tymczasem niektórzy szczęśliwcy mogli testować wersję na PlayStation 3. I co mówią? Najbardziej narzekają na 5 GB danych, które instalują się na twardym dysku PS3 przy pierwszym uruchomieniu gry. To może boleć, ale oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ dzięki temu będziemy mieli oczywiście krótsze czasy ładowania. Będzie też wiele innych nowości, na przykład system achievementów, czyli osiągnięć, który w Xboxie 360 funkcjonuje od początku, a na PlayStation 3 pojawi się po raz pierwszy. Imagine that. Perhaps tonight I'll tell you a new story. A story of adventure, dark magic, and Conan. Listen. I will tell you a tale of an age undreamed of.
when shining kingdoms lay spread across the world like blue mantles beneath the stars. Robert Howard, amerykański pisarz fantasy, stworzył kultową postać. Niszczyciela, który wywindował na szczyty popularności, a w konsekwencji na fotel gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera. Conana Barbarzyńce, który był pierwowzorem Kratosa, głównego bohatera God of War. Mimo tego, że właśnie Conanowi, który ukazał się jakiś czas temu na Xboxa 360 i PlayStation 3, zarzuca się, że jest mierną kopią God of War. Czy słusznie? Nie do końca. Mimo że Conan garściami czerpie z wielkiego hitu konsol minionej generacji, to nie można mu zarzucić, że jest mierny. Twórcy zapatrzyli się w Kratosa i to bardzo, ale dzięki temu zrobili całkiem dobrą grę, którą mogą cieszyć się również posiadacze najnowszych maszyn do grania. Conan to, mówiąc najprościej, gra walki. Bardzo rozwinięte stadium kultowego Golden Axe. Mimo że od strony technicznej prezentuje wszystko to, co przyniosła pierwsza dekada XXI wieku, to tak naprawdę model gry jest do bólu prosty. I o to chodzi. Cały czas idziemy przed siebie i bardzo trudno się zgubić. Jeśli zabłądzimy, to okazuje się, że tylko po to, by znaleźć sekretne pomieszczenie i zaraz znowu wracamy na właściwą ścieżkę. Droga usiana jest tuzinami przeciwników. Zarówno tych słabszych, jak i tych, którzy mają większe miecze i częściej parują nasze ataki. Na szczęście system kombosów i dodatkowych ciosów, jak chwyty i rzuty, nie pozwoli nam się nudzić. Tym bardziej, że za zdobyte doświadczenie możemy odblokowywać nowe ruchy. Od czasu do czasu trafimy na łamigłówkę, ale przy żadnej nie zatrzymamy się na dłużej, ponieważ wszystkie rozwiązuje się intuicyjnie. Największym urozmaiceniem trudnego żywota żniwiarza Conana są tak zwane Quick Time Events, bardzo popularny w grach element. To widowiskowa sekwencja zdarzeń, w której musimy na czas wciskać odpowiednie guziki pojawiające się na ekranie. W Conanie pojawiają się one zarówno podczas otwierania drzwi, jak i podczas walki z wielkim pustynnym smokiem. Granie w Conana dostarcza wiele przyjemności. Nie jest to ani gra nowatorska, ani żaden bestseller, ale porządnie zrobiona zręcznościówka. Ładna, szybka i soczysta. Fram on his throne. Conan to gra, która bardzo chciałaby być jak God of War, ale niestety jeszcze troszeczkę jej brakuje. Nie jest tak źle. Jest dużo dynamicznej walki, niezła oprawa, są quick time events i półgodzinne pojedynki z gigantycznymi bossami. Brać! Jeśli czekacie na Turoka, to mamy wiadomość, która wam to oczekiwanie umili. Mamy oficjalną informację o tym, że Turok ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej, a to oznacza również, że przemówi po polsku. Turok jest kontynuacją popularnej dawniej strzelaniny z widokiem z oczu bohatera, w której to walczymy nie tylko z całym parkiem jurajskim Spielberga, ale też ze złoczyńcami, którym płaci taki mega złoczyńca, który nazywa się tak jak każdy złoczyńca w grach komputerowych, czyli Kane. Po prostu. Dawno temu w odległej galaktyce zespół programistów zebranych pod nazwą Petroglyph stworzył głośną, choć nie pozbawioną wad strategię czasu rzeczywistego, bazującą na słynnej sadze George'a Lucasa Star Wars Empire at War. Dwa lata po tym wiekopomnym zdarzeniu cień ponownie zawitał nad galaktyką. Tym razem nie jest to jednak świat Hana Solo ani Luke'a Skywalkera. No właśnie, pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy w przypadku następcy Empire at War, jest zrezygnowanie z licencji studia LucasArts i osadzenia gry w mniej fantastycznych, za to doskonale wszystkim znanych realiach Ziemi z początku XXI wieku. Zmiana ta dała autorom większą niż dotychczas swobodę przy tworzeniu fabuły. Efektem jest znacznie dynamiczniejszy, brawurowy scenariusz, w którym znalazło się miejsce aż dla czterech zwaśnionych ras poza ludźmi. Są to tajemniczy niszczyciele hierarchowie, ich odwieczni wrogowie, zdominowani przez cyberorganizmy potomkowie Novus oraz ujawniający się w dalszej części gry antyczna rasa Massari. Każda z frakcji dysponuje różnorodnymi budynkami, jednostkami i pojazdami. Niestety zdecydowana większość urządzeń i konstrukcji powiela te same funkcje, różniąc się jedynie wyglądem i kolorem, co znacznie ogranicza możliwość taktycznego manewru do kilku podstawowych strategii walki.
Pewien wyjątek stanowią tutaj przedstawiciele Masarii, w przypadku których możemy dodatkowo obrać dwie drogi rozwojowe, odbijające się na możliwościach militarnych jednostek. Jednak jest to jedyny wyraźnie strategiczny akcent w grze. W większości wypadków, aby zwyciężyć potyczkę, należy przede wszystkim jak najsprawniej rozbudować własne zasoby militarne, a następnie zwartym szykiem posłać je do boju, by wzorem Empire at War obejrzeć film z przebiegu bitwy, choć tej akurat funkcji zdecydowanie nie polecamy. Przede wszystkim dlatego, że w przypadku Earth Assault mamy do czynienia ze znacznie urozmaiconym wachlarzem spektakularnie wyglądających jednostek, które najprzyjemniej podziwia się w zwykłym trybie taktycznym. Mocną stronę gry stanowią jej elementy techniczne, takie jak oprawa audiowizualna oraz warstwa fabularna, co względem poprzedniczki jest wyraźnym krokiem naprzód, zwłaszcza w przypadku grafiki. Przydałby się jednak nowy silnik taktyczny, ponieważ ten wykorzystany w grze miejscami aż nadto przypomina swój gwiezdnowojenny pierwowzór. Programiści nie zapomnieli również, wzorem większości topowych RTS-ów, wyposażyć w grę w rozbudowany tryb sieciowy. Universe at War Earth Assault to dynamiczny, ciekawie opowiedziany RTS, wciąż jednak bazujący na rozwiązaniach znanych z poprzedniej strategii Petroglifu. Nie da się jednak ukryć, że nowe szaty cesarza prezentują się zdecydowanie lepiej niż dotychczasowe, zaś zerwanie z hermetycznym światem Star Wars powinno przyciągnąć nowych graczy, zwłaszcza że Universe at War jest pozycją, której warto nieco więcej uwagi poświęcić. To bardzo szybka, dynamiczna gra, sieczka, po angielsku hack and slash, jak Diablo po prostu. Dlatego cierpi trochę warstwa strategiczna. Universe at War to w zasadzie tylko walka. W marcu tego roku pojawi się kontynuacja gry Rainbow Six Vegas. Również tym razem Las Vegas i hazard będą niebezpieczne jak nigdy, a to dlatego, że kasyna zostaną opanowane przez terrorystów, a ty, drogi graczu, będziesz musiał ich ponownie wyeliminować. To Rainbow Six Vegas 2. Co nowego? Przede wszystkim możliwość stworzenia własnej postaci i co najważniejsze, rozwijania jej zarówno w trybie kampanii, jak i w trybie multiplayer. A do tego dochodzą oczywiście nowe misje i nowe zabawki. Aż 11 rodzajów broni, granaty, nowe kamuflaże itp. itp. Marność nad marnościami i wszystko marność. Na nic licencje, popularność komiksów i filmów z człowiekiem pająkiem w roli głównej. Gry Spider-Man Friend or Foe nie jest w stanie uratować dosłownie nic. Nawet najbardziej zagorzali fani uniwersum Marvela, obcując z tym tytułem, będą łapali się za głowy, krzycząc: co to w ogóle jest? Żart? Jeśli tak, to bardzo kiepski. Pomysł na grę autorzy może nawet i mieli, ale spaprali go na całej linii. Fabuła sprowadza się do tego, że ktoś czyha na życie Spidermana. Sprawa jest na tyle poważna, zagmatwana i nietypowa, że po stronie Petera Parkera opowiadają się jego dotychczasowi najwięksi wrogowie. I tak na przykład u boku człowieka pająka w słusznej sprawie będą walczyli tacy indywidualiści jak Venom, Scorpion, Green Goblin, czy wreszcie sam Dr. Octopus. Mieszanka, trzeba przyznać, wybuchowa. Niestety zabrakło zapalnika. Gier tak prostych i jałowych w swojej konstrukcji nie pamiętają najstarsze automaty w salonach gier. Non-stop skazani jesteśmy na wykonywanie jednej i tej samej czynności. Prania po gębach setek przeciwników pojawiających się nie wiadomo skąd. O ile takie zajęcie w większości gier należy do przyjemnych i zajmujących, o tyle Friend or Foe jest jałowe i sprowadza się do klepania w jeden i ten sam klawisz. No, w najlepszym wypadku może dwa. Taka męcząca monotonia będzie nam towarzyszyła przez cały czas. Początkowo tłuc w przyciski będziemy w scenerii miejsko-industrialno-futurystycznej, następnie tropikalnej, by z czasem przenieść się do skąpanego w słońcu i piasku Egiptu. Co dalej? Tego nie wiemy. Nie starczyło nam cierpliwości, bo o jakimkolwiek zapale w przypadku Friend or Foe w ogóle nie może być mowy. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, najwyraźniej jest obłąkany. I dobrze by było, gdyby zrobił sobie dłuższą przerwę od komputera. Time for some stress relief. Friend or Foe to jedna z tych gier, które nigdy mogłyby się nie ukazać. To po prostu pomyłka. Pomyłka? Moja pierwsza żona miała na imię Pomyłka, a teraz już wiem, że drugą żonę nazwę Spider-Man Friend or Foe.
Uwaga, miłośnicy gadżetów, jeśli macie już PSP, czyli przenośne PlayStation i nie jest to dla was wystarczający szpan, to teraz będziecie mogli zaszpanować, bo do PSP dochodzą dwie nowe funkcje. Pierwsza z nich to Skype, który dodawany jest wraz z aktualizacją softów. A więc teraz PSP będzie również telefonem internetowym, lepszym od zwykłego, bo nie trzeba płacić za minuty. Drugi nowy element to GPS, na razie póki co dostępny tylko w Japonii. No a oczywiście oprócz tego przypominamy, że na PSP można ciągle w gry grać. Lata 90., jeśli chodzi o strategie ekonomiczne, że się tak wyrażę, niepodzielnie należały do jednej serii, Settlers. Bez wątpienia najlepszą jej częścią była dwójka, która to ukazała się w 96 roku i w 10 lat od jej premiery ukazała się reedycja pod tytułem The Settlers 2 dziesięciolecie. Jeśli chodzi o fabułę, nie zmieniono kompletnie nic. Odświeżono za to design otoczenia i małych ludzików, którym wydajemy polecenia. Teraz można powiedzieć, że jest bardziej kolorowy, plastyczny, a nawet wręcz komiksowy. Mamy tu, zdaje się, trzy plemiona: Rzymian, Afrykanów, Nubijczyków czy coś takiego i Azjatów. No, idea gry sprowadza się do tego, żeby zbudować miasto, z małej wioski zrobić imperium. W tym celu musimy zadbać dosłownie o wszystko, o każdą najmniejszą rzecz, o budynki, o drogi, ale również o armię. Mała rzecz cieszy. Do jubileuszowego wydania Settlersów dwójki ukazał się dodatek pod tytułem Wikingowie. Jak łatwo się domyślić, serwuje nam on kolejną grywalną frakcję, no i kolejne godziny rozgrywki. Oczywiście czas lepiej jest spędzać na świeżym powietrzu, no ale jeśli będziecie akurat grali w Settlers 2 dziesięciolecie, zostanie wam wybaczone. Dawn of War, jeden z najlepszych RTS-ów ostatnich lat, już teraz do wyjęcia w Gram TV wraz z dwoma dodatkami w zestawie Antologia. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie, chyba nawet trudne. W którym tysiącleciu toczy się akcja gry Dawn of War? Odpowiedzi na konkurs wysyłajcie na mail konkurs@gram.pl. W tytule maila wpisujecie Dawn of War, a nazwisk zwycięzców szukacie na www.gram.pl. Jeśli lubicie konsolowe bijatyki, to na pewno czekacie na Soul Calibur 4. Gra, w której najważniejsza jest broń biała, nieraz sprawiała niespodzianki. I tak na przykład w grach z serii Soul Calibur mogliśmy już grać takimi postaciami jak Spawn, Link z gry Zelda czy Heikachi z konkurencji, czyli z serii Tekken. Tym razem też nie obejdzie się bez dodatkowych smaczków. Twórcy gry dogadali się z George'em Lucasem i zaprezentowali trailer, w którym widać, że w grze będzie można walczyć mistrzem Jodą i uwaga, Lordem Darthem Vaderem. No to chyba inne postacie są już niepotrzebne. Czego można się spodziewać po grze, która ukazała się ponad rok temu na przenośne PSP, a teraz została przeniesiona na PlayStation 2? Pomyślicie, że niczego dobrego, ale to nieprawda. Syphon Filter Dark Mirror jest całkiem niezłym tytułem i powinien zainteresować posiadaczy PlayStation 2, tym bardziej, że poczciwa czarnula umiera śmiercią naturalną i coraz trudniej o dobrą grę na tę platformę. Głównym bohaterem gier z serii Syphon Filter jest jednoosobowy oddział do zadań specjalnych o filmowo brzmiącym nazwisku Gabe Logan. Nasz bohater charakteryzuje się sprytem, siłą, ogromnym arsenałem i zestawem tzw. one-linerów, czyli jednozadaniowych kwestii wypowiadanych w celu rozbawienia publiczności. Mistrzem w tej dziedzinie jest oczywiście John McClane ze Szklanej Pułapki, natomiast teksty Gabe'a Logana są tak słabe, że rozwiewają jakiekolwiek nadzieje na to, że jest on fajnym gościem. Na szczęście jego pistolety, karabiny, granaty i gadżety jak pociski rażące prądem wynagradzają brak osobowości. Ilość zabawek, w które wyposażono Logana, pozwala na to, by każdą z misji przechodzić na kilka sposobów. Od skrajnie wyrafinowanych metod pod tytułem nic nie widziałem, nic nie słyszałem, po totalną rozwałkę z hukiem i bez kompromisów. Tak czy inaczej, nie spodziewajcie się realizmu w stylu Splinter Cell. Dark Mirror to gra akcji, z typowo konsolowym sposobem rozgrywki i filmową narracją. Nie ma czasu na nudę. Niestety nie ma też szans na wykorzystanie taktycznego zmysłu. To, co jednak boli najbardziej, to brak trybu dla wielu graczy, który był ozdobą wersji na PSP. Na PlayStation 2 mamy tylko kampanię, która starcza na 10 godzin i niestety w żaden sposób nie zachęca do ponownego ukończenia. Mimo to Syphon Filter Dark Mirror należy uznać za sukces. Cieszy fakt, że nawet po tylu latach od premiery PS2 można liczyć na dobre gry, bo Syphon Filter to obok Okami, God of War 2 i Final Fantasy 12 to jeden z najlepszych starogeneracyjnych tytułów ostatnich miesięcy.
Konwersja z PSP na PS2 i to udana. Mamy precedens. Wysoki sądzie. Mamy też dość kartonowej, żelbetonowej grafiki z PS2, a kysz potworo. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj z nami. Koniecznie bądźcie z nami za tydzień w programie Gram TV. Do zobaczenia.